Adrian Zandberg, lider partii Razem, gościł dziś w Suwałkach. Polityk spotkał się z sympatykami swojego ugrupowania i przedstawił program partii. Likwidację umów śmieciowych, zwiększenie podatków dla najbogatszych, limit dwóch kadencji posłów czy zmniejszenie dysproporcji między Polską A i B. W rozmowie z Radiem 5 polityk nie ukrywał, że liczy na budowę w regionie struktur, czyli kilkunastoosobowych kół sympatyków. Sami się jednak stale uczymy i tak naprawdę stawiamy pierwsze kroki, mówił. Przyjechaliśmy tutaj, żeby spotkać się z osobami zainteresowanymi Razem, żeby porozmawiać o naszym programie tu na Suwalszczyźnie i dla regionów takich jak Suwalszczyzna, o pomysłach Razem na przełamywanie podziału na nieszczęsną Polskę A i Polskę B. To jest oczywiście tak, że my stawiamy pod wieloma względami jeszcze pierwsze kroki. Razem powstało niecały rok temu, a w świadomości społecznej pojawiło się dopiero w ostatnim tygodniu przed wyborami i nasze największe wyzwanie, które jest przed nami, to zbudowanie stabilnych struktur. Zandberg komentował też aktualną sytuację polityczno-społeczną w Polsce. Odchylenie prawicowe młodych mieszkańców jest symptomem i wyrazem ogromnego niezadowolenia, mówił. Problem polega na tym, że język prawicy pozwala na wyładowanie tego gniewu, ale nie daje rozwiązań, tak? Bo od pokrzykiwania na innych, na obcych, tak? Nic się nie zmienia. Jedyne, od czego może się coś zmienić, to jest samoorganizacja, to jest tworzenie związków zawodowych, to jest tworzenie spółdzielni, to jest naciskanie wspólnie na to, żeby doprowadzić do zwiększenia udziału płac w produkcie krajowym brutto w Polsce, czyli naciskanie na to, żeby płace stały się wyższe, ale one mogą być wyższe tylko wtedy, jeżeli pracownicy będą mieli większą pozycję negocjacyjną.